Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Divine and Conquer, kampania Numenor. I moi drodzy, czeka nas bitwa. Bitwa tutaj na brodzie jakiejś pomniejszej rzeki z kapitanem Buldarem. Dowódcą jest nasz generał Kar Bazir, który coraz częściej jest wysyłany na front i chyba nie powinien mieć wielkich problemów w tym starciu. Przy czym dysponuje następującymi jednostkami. Mamy trochę włóczników, troszeczkę łuczników. Głównie są to, widzę, że piki mają. Tak, tutaj mamy piki, pikinierów, tu mamy też jakąś broń drzewcową. Mają mieczników, dwa oddziały. Nie, trzy oddziały nawet mieczników mają. Jeden uszkodzony, wycieńczony raczej bym powiedział. Cztery oddziały pikinierów. Jeden oddział włóczników. I troszeczkę oddziałów jazdy. No najgorsza będzie ta jazda oszczepników. Ale to jest raczej lekka armia, z którą powinniśmy sobie poradzić całkiem nieźle. My natomiast mamy też trzy oddziały podstawowych halabardzistów. Jeden oddział najemnych halabardzistów, dwa oddziały toporników. Dwa oddziały włóczników, dwa oddziały korsarzy wspomaganych przez bandytów i także jeden oddział łuczników plus jeden oddział oszczepników. Więc mamy tutaj troszeczkę, jesteśmy na straconej pozycji, jeżeli idzie o walkę dystansową. Będziemy musieli podejść do wroga. Mam też jeden oddział toporników. Dobra, dość mojego biadolenia, rozpoczynam bitwę. Nasza strategia będzie raczej polegała na rozciągnięciu dość mocno naszych sił. Na środku oczywiście damy halabardzistów, choć oni w starciu z pikinierami mogą mieć problemy. Natomiast na flanki szybko rzucimy wojska, które są w stanie sprawnie przemieścić się na skrzydła wroga lub je okrążyć, typu topornicy czy włócznicy. Dobra, poczekajmy, bo trwają opady śniegu jeszcze troszeczkę. O, to jest dobra pogoda dla nas, świetnie. Więc tak, szczerze wam powiem, myślałem, że będziemy walczyć na brodzie, ale widzę, że gra rzuciła nas troszeczkę już za brud, chyba dlatego, że ja zaatakowałem, a przeciwnik znajdował się jeszcze przed rzeką. Dobra, na razie damy wszystkich do tyłu. Tak, tak, pięknie. To będzie nasz trzon. Możemy ich rozstawić w ten sposób, świetnie. Łucznicy za nimi, nie uciekajcie, możecie luźną formację przyjąć, pięknie. Tak samo oszczepników sobie też damy, ale tutaj nam flankę. I kogo będziemy chcieli teraz jeszcze tutaj na wsparcie z boku? Przede wszystkim przeciwko konnicy. Tutaj damy jeden oddział włóczników, tu damy drugi oddział włóczników. Teraz tak, weźmy sobie po jednym oddziale korsarzy tutaj. I tutaj, dla wsparcia naszych... O, można w ten sposób, żeby się troszeczkę ukryć za tymi oszczepnikami. Na front damy bandytów jako pierwszy ogień. Jeżeli konnica chciałaby w nas wjechać, będą chronić naszych korsarzy. A jeszcze... Choć nie, wiecie co? Tych możemy rozstawić sobie nawet gdzieś tutaj. Oni wesprą w walce na froncie. Tutaj pierwszej linii naszych halabardzistów. Dobra. Co dalej? Nasz generał oczywiście gdzieś tutaj. Być rozstawiony. Mam jeszcze toporników. Toporników sobie ustawimy gdzieś tu. I chyba to by było na tyle. Nasza jedna linia jest wyraźnie słabsza od drugiej, więc może tych toporników to słuchajcie, przerzucimy sobie jednak na tą stronę. Dobra, i oszczepnicy. Oszczepnicy sobie całkiem nieźle radzą z walce nawet z konnicą, więc nie powinni mieć wielkich problemów. Tutaj jeszcze bardziej się rozstawimy, żeby chronić naszą lewą stronę. I tutaj też tak samo. Dobra, jesteśmy gotowi, grupa. I rozpoczynamy bitwę. Myślę, moi drodzy, że dobrym pomysłem będzie od razu w takim razie danie się w stronę przeciwnika. Potem wymarsz, jednym słowem. Tylko czekajcie, bo coś mi tutaj nie halo, nie pasi. Okej, tak jest. Wymarsz. Jeżeli tylko będą w zasięgu, to postaramy się ostrzelać tą kawalerię. Jest, świetnie.
rozpocząć ostrzał. Pierwsze strzały poleciały. No i mamy pierwsze trupy. Pięknie. Ci będą najgroźniejsi, zdecydowanie. Okej, coraz bliżej. Tutaj tak. Wy na nich. Wy do pomocy. Cały czas przejść do przodu. Na pikinierów. Tak samo, na tych pikinierów. Pięknie. Wy od razu na to lekką kawalerię. I oszczepnicy niech rzucą w tą konnicę. Albo przepraszam bardzo, bardzo tutaj. Pięknie. Teraz atak z tej strony i zaczniemy oskrzydlać. Dobra, jak to wygląda? Tak, tak, tak. Lekka piechota, świetnie. Od razu wspomóc ich. Doskonale. I generał. Gdzieś tutaj, żeby dla ułatwienia. Okay, jak to się prezentuje? Wy, oni uciekają, tak? No to słuchajcie. Weźmiemy bandytów. Bandytami wrócimy. Korsarze są troszeczkę szybsi od nich. Pięknie. Gdzie są moi łucznicy? Od razu tutaj. Ostrzał. Pięknie. Nawet generała rzucimy do ataku. Pięknie. I tak samo, w tą konnicę. Wy zamknąć koło. Doskonale. No i tutaj wspomożemy jeszcze prawą flankę tymi halabardzistami. Świetnie. Topornicy. Słuchajcie, toporników rzucimy od razu tutaj do walki przeciwko tym. Natomiast łucznicy cały czas niech starają się tutaj właśnie ostrzelać przeciwnika. Świetnie. To są moi oszczepnicy. Z tej strony już praktycznie wygraliśmy. No to lecimy na nich. Wy ich gońcie. I cały czas już postępujemy. Już nawet nie idziemy w formacji, tylko będziemy ich teraz gonić. Pięknie, wy tak samo. Bandyci. Wy. Gdzie jest nasz dowódca? No i super. Dowódca zadoń wróg. Z wielu stron na atak, na raz. Wy ostrzelajcie tamtych. Tak, ten oddział też już może chyba się cofnąć? Nie, nadal walczą. No dobra, ale walczą z konnicą, no to nie będzie problemu. Ci natomiast dopadli już tych oszczepników, świetnie. Tu musimy troszeczkę wspomóc ich. Dobra, postarajmy się ostrzelać tą konnicę. To wygląda dalej. Tutaj cały czas gonimy. Tak samo. Napierać. Nie możemy po prostu pozwolić, żeby się przegrupowali. Pięknie. Ten oddział od razu tutaj. I ostrzelajcie tych pikinierów lekkich. Pięknie. Dowódca, do przodu. Właśnie o to chodziło. Oni nie mają żadnej ochrony przeciwko takim ostrzałom, więc nie powinno to być bardzo problematyczne. Dobra, mam dwa oddziały. Słuchajcie, jeden oddział nie goni tu, drugi oddział gdzieś tam. Pięknie. Ich za chwilkę się pozbędziemy. No, pomóżcie im tam. Ci włócznicy sobie radzą całkiem nieźle. Czy wy uciekacie? Ew, korsarze mi spanikowali. No dobra, ale wy chyba powinniście sobie z nim poradzić. Świetnie. Jeszcze podejdziemy bliżej troszeczkę. No,
straty poniesiemy, ale przy okazji też rozbijemy ich armię bardzo wyraźnie. Jeszcze bliżej. Te oszczepy muszą polecieć w ich plecy. No i świetnie, tutaj wszyscy zostali wybici. Korsarze niech wracają, pomogą mi tam. A teraz rzucimy oszczepami. On niepotrzebnie idzie w formacji. Szybciej by się, znacznie szybciej by się poruszał, jeżeli mógłby faktycznie biec. Pięknie. To dopiero była, tak? I co? I znowu podbiegniemy? Świetnie. No i tutaj ci już prawdopodobnie się nie przegrupują. Także możemy spróbować w ten sposób ich jeszcze tutaj pogonić. Świetnie. Teraz oszczepy prosto w twarz. Kontynuuj. Jeszcze postaram się ich wyćkosić. No, gdzie tu po swoich walicie? No i gonimy ich. Świetnie. Na chwilę łucznikom też się skończą strzały, już nie będzie problemu. Nie, przestańcie strzelać. Postaracie się ich złapać. Oh yeah. Właśnie o to chodziło. Dobra, jeszcze kilku tam dorwaliśmy. Ale myślę, że to już nie wymaga jakoś... Nie mamy konnicy po prostu, żeby ich dogonić. Dobra, wychodzimy z bitwy. Straty są wbrew pozorom spore. Dużo straciliśmy toporników, dużo straciliśmy korsarzy. Włócznicy, halabardziści... Wcale aż tak liczebnie nie ponieśli wielkich... Właśnie, casualties inflicted. To są straty zadane. Straty wyleczone. Inflicted to chyba tyle, ile zabili? Dobra. Nie jestem pewien. Zazwyczaj nie korzystam z tych raportów. Ale tak czy siak bitwa fajna i udało nam się no dość mocno przetrzebić tutaj armię klanów. Tam zostało ich chyba z 600 żołnierzy. Fajny art. Coraz głośniej też pytacie, kim następnie w następnej kolejności sobie zagramy. Słuchajcie, nie wiem, czy akurat będziemy grali na tej modyfikacji, ale zastanawiam się nad wyborem Rohanu. Albo zrobimy sobie głosowanie, tak jak mówiłem. Zobaczymy. Tylko może przejdziemy sobie, nie wiem, na Mossa. Wiecie, bo mi się dobrze grało. Chyba najbardziej mi się podobał ze wszystkich tych submodów Moss. Moss miał fajny balans pomiędzy szybkością rozgrywki, a też jej dynamiką walki, prawda? To werbowanie jednostek było całkiem szybkie, rozwój też był całkiem szybki. The Divine Conqueror jest taki bardziej dla koneserów, takich, o Jezu, lubicie siedzieć, rozsmakowywać tym wszystkim. Też to jest fajne, ale na pewno no nie wszyscy muszą to lubić. Dobra, słuchajcie, czy my chcemy ich wypuścić? W sumie to nie. Nie chcemy ich wypuścić, chcemy ich stracić. Pięknie. Do widzenia. Czy ja tutaj mogę postawić sobie wieżyczkę? Mogę. To na pewno zrobię. I możemy ich, słuchajcie, dopaść z tego, co widzę jeszcze. Bo my i tak, kurde, tylko że tutaj... Ta armia mi spędza sens powiek, powiem wam szczerze. No nic, potrzebujemy... Właśnie. No to nie zaatakuje mnie z tutaj stolicy. Jeżeli to wygląda w ten sposób. Słuchajcie, weźmy sobie, sprawdźmy jeszcze, co jest po tej stronie. Okej, tu też mają miasto, na które prawdopodobnie Isengard ma chrapkę, więc tak, tu jest stolica, ląd
Angren, jest jeszcze Lond Dir, mamy Suduri i pewnie tu coś jeszcze będzie, więc moglibyśmy im się wbić troszeczkę na plecy, przynajmniej tą naszą armią, prawda? Ewentualnie starać się przetrenować w... To raczej nic nie... Albo możemy wrócić. Spróbować wrócić i wytrzymać. Tak czy siak, mamy dość tutaj duże oddziały, więc... podejdźmy i zobaczmy, co to jest za armia przede wszystkim. Te złote pancerze mi troszeczkę spędzają sens powiek. Nie jest to coś, powiem wam, wybitnie mocnego, bo choć mają mocnych łuczników, to już są tacy River Archer, to już są całkiem niezłe jednostki. Mają tych toporników z złotymi pancerzami, no bo to im dużo da. Bandyci, plus takie jakieś podstawowe te oddziały. Nie widzę tutaj ciężkiej piechoty poza generałem. Fajnie by było też w ogóle pozabijać mu wszystkich generałów. O, to by było coś cudownego w sumie. Serio, tego by jeszcze nie grali, tym słowem. Ale ja potrzebuję tutaj troszeczkę wsparcia, bo ja nie wiem, co te gobliny będą chciały zrobić. Prawdopodobnie... O, no właśnie nie wiem, czy zwerbować jeźdźców, czy... Tutaj te dwa oddziały łuczników. Ile ja mogę mieć tutaj darmowych oddziałów? Jeden. Nie jest to jakaś specjalnie porażająca ilość. Dobra, tutaj coś się dzieje. Mamy jeden oddział toporników, który mógłbym przetrenować, ale za jakiś czas. Tutaj natomiast mamy generała. No i nie, najwyżej się cofnę po prostu tą armią, bo nie jestem w stanie przeforsować zarówno niezłego garnizonu w stolicy, jak i drugiej tutaj dużej armii. Zatem zobaczmy naszych dyplomatów. Czy może jednak, nie wiem, ten dyplomata... My lord. Tego już nie przesuniemy. Ten natomiast tak samo. Dobra, wszystko już zrobiłem, co miałem zrobić, to kończymy turem. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Na razie celowo nie popchnąłem tej armii dalej na zachód, bo nie jestem pewien, co tam się znajduje. Zaraz trafię znowu na jakąś wielką armię, bo widzę, że komputer ma bardzo mocne buffy do gospodarki. To jest mało wręcz realne, że jest w stanie aż tak bardzo powołać tak duże armie przy takich osadach. Widzicie, tutaj nastąpi kontratak za chwilkę. Za dużo ich zdecydowanie. Wracamy do Mithalmor. Chyba, że weźmiemy naszego generała, tego głównego, i postaramy się z nimi walczyć nocą. Bo jeżeli byśmy, powiedzmy, powołali sobie armię, która byłaby w stanie całkowicie zapełnić stag, czyli byłaby to pełna armia, to jesteśmy w stanie z nimi walczyć. Rider Guilds 1700. Sorontil. Byśmy mogli sobie werbować tutaj tych chyba więcej korsarzy. Ale na razie nie stać nas na tym. Potrzebujemy pieniędzy na coś innego. Raport militarny, proszę. Great tiding, my lord. Aha, od tego momentu możemy rekrutować lepsze jednostki. Nie cieszy mnie to wcale, bo tyczy się to samo przeciwnika, więc będzie mógł werbować już ciężkie oddziały. Numenor. Coś nam się tutaj odblokowało specjalnego? Nie, tutaj nawet nie możemy jeszcze zwerbować sobie podstaw tych naszych najlepszych jednostek. Wolno się rekrutujemy, naprawdę. Słuchajcie, zbudujemy sobie market, potrzebujemy więcej pieniędzy. Na szczęście gobliny się wycofały. I pytanie tylko, co my chcemy tu zrobić. No tak. Tu możemy faktycznie dalej zaatakować, bo on się wysunął. Tu nie jestem w stanie przejść, ale mógłbym to blokować. Po prostu ustawić sobie tutaj jeden oddział i oni nie byliby w stanie przekroczyć rzeki. To by było całkiem ciekawe. Teraz pytanie. Jakbyśmy chcieli ugryźć ten... całą zagadkę. Dobra, wróćmy sobie gdzieś w ten rejon, żeby oglądać, co się dzieje pod jego stolicą. Ma dwóch kolejnych generałów.
Tutaj jest tak samo. Mamy tu generała z pełną armią. Yes, my lord. Tu nie mogę niczego rekrutować. To jest właśnie ten problem. W Bregold prawdopodobnie będziemy musieli coś zrobić. Może topornicy i może jeden oddział korsarzy dodatkowo. Z tych 600 zł to jeszcze mieliśmy. Your orders, my lord. Za ile będę mógł stworzyć załogę okrętów? Już mogę, tylko o ja pierdziel, jakie to drogie jest. O, na czym się zastanawiam? Nad tym, czy pójść wzdłuż tutaj z jakiejś postarać się zająć Suduri, a następnie na uderzyć na Londir, żeby wbić mu po prostu nóż w plecy i tą armią jednak yes, postarać się no wygrać wojnę w tym miejscu, prawda? Tylko byśmy potrzebowali do tego naszego generała głównego, który po prostu dzięki niemu będziemy mogli stoczyć bitwę nocą i poeliminować te mniejsze oddziały. Wbrew pozorom jest ich tu bardzo dużo. I mają strasznie dużo łuczników. To może być dla nas zabójcze. My mamy co prawda jazdę, którą moglibyśmy wykorzystać, ale potrzebowałbym jej więcej. Więc to zwerbujemy jeden oddział jazdy. Zamiast tej piechoty. Tutaj zastanawiam się, czy nie wzmocnić tej armii. Naprawdę mam problem z decyzją teraz. Yes, my lord. Bo atak na nich w aktualnym stanie. No tak, mamy raz, dwa, jeden. To jest uszkodzony w zasadzie oddział łuczników. Mamy sporo tych naszych typowych jednostek na chwilę obecną. Jeżeli zaatakuję ich tutaj. Ty nie masz jeszcze perku, że możesz walczyć nocą, prawda? Chyba nie masz. Ewentualnie. Ja mogę stąd wyjść. No niezbyt są z tego zadowoleni. Tylko pytanie, dlaczego? A, kultura. Bardzo wolno kultura tutaj przyrasta. Your orders, my lord. Poza tym, jeżeli byśmy nawet tutaj cofnęli tego. Yes, my lord. Zróbmy małe save, dobra? Bo ja chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało zadowolenie w Mittalmory, jeżeli ja cofnę swojego normalnego generała. Numenor 11. Jeżeli ich podmienimy. Your orders, ty pójdziesz tu. Yes, my lord. Aha, zajebiście. Właśnie o to mi chodziło, że czasem jest tak kretyńsko to porobione. Najpierw muszę wyciągnąć jednostkę, bo już w takim razie spaliłem całe punkty ruchu, mimo że ten generał tylko doszedł do armii, a tamta armia się nie ruszyła, prawda? I to dla mnie jest dziwne, bo oni po prostu armia stoi przy wrogach, więc tym samym blokuje się, ponieważ wykonała ruch. Absurdalne z punktu widzenia takiego logiki, ale niestety system jest tak skonstruowany. Bo też wytłumaczę wam, co zyskam tak naprawdę na tej całej wojnie. Przynajmniej na tej bitwie. Jeżeli to wygramy, no to mocno tutaj osłabimy klan. Naprawdę mocno. To pozwoli nam tą armią zająć Surundi. Jeżeli natomiast wygramy i odniesiemy pyrrusowe zwycięstwo, to po pierwsze dostaniemy sporo złota za wygraną bitwę, plus spadną nam koszty utrzymania i będziemy mogli zwerbować albo zbudować kilka nowych rzeczy i zapewnimy sobie też chwilowy spokój przez to, że się wykrwawimy oboje. Dobra, spróbujmy się cofnąć. Gówno to daje, jednym słowem. No to słuchajcie, to w takim razie... Myślę, że wyślę tam jakiś po prostu jeden oddział pierdołowatej piechoty, ale weźmiemy sobie najlepszego generała. Do stoczenia tej bitwy. Sorry za takie wczytywanie i patrzenie, ale w inny sposób nie jestem w stanie po prostu sprawdzić, co mi się będzie bardziej opłacało.
Tak, bierzemy ciebie. Pięknie. I atakujemy. O to chodziło. No i teraz pytanie. Czy walczymy ze wszystkimi naraz? Czy walczymy z nimi pojedynczo? No, chyba żart. A, możemy walczyć z główną, bo on ma tutaj generała, który też jest nocnym wojownikiem. To zupełnie inaczej stawia sprawę. Wyeliminujemy prawie 1600 wojowników z bitwy. Jeżeli zaatakujemy w ten sposób. I to jest już coś, co może faktycznie nam pomóc w walce. I w tym przypadku mają nad nami przewagę jakiegoś pół tysiąca, to było około 600 ludzi. Czy ma konnicę? Tutaj ma lekkich zwiadowców. Aż musi mieć dwa oddziały konnych, no. Dobra. I tak, tutaj ile ma tych jednostek strzeleckich? Bo to będzie dla nas kluczowe, ponieważ my na niego uderzymy z pełną mocą. Nie będziemy czekać, nie będziemy się szyć tam gdzieś, czekać po krzakach, tylko natychmiast z niego walniemy. I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jednostek, siedem, osiem jednostek strzeleckich. Ma mało piechoty, która byłaby w stanie nas zatrzymać. Słuchajcie, my go rozjedziemy, albo przynajmniej tak powinniśmy zrobić. Więc jeszcze wyeliminujemy mu po prostu te jednostki, które potrafią walczyć dobrze w zwarciu. No cóż, robimy w takim razie zapis i rozpoczynamy bitwę, moi drodzy. Mam wrażenie, że jedną z kluczowych w tej wojnie. Muster your courage, men! We march into battle! Na pewno nie spodziewałeś się tego, że głównodowodzący sił Numenoru dołączy do bitwy. I nawet dużo widać. Zobacz, poczekaj, może będzie lepsza widoczność. Super, walczymy nad ranem. W takim razie, cudownie. I tak jak mówiłem, to będzie nasz najszybszy chyba, będzie sprint atak. Dobra, ale ustawiamy sobie nasze jednostki podobnie, jak poprzednio. Tylko, że bardziej się rozciągniemy. Teraz tutaj ci. Ci, świetnie. Nasi łucznicy. Luźna formacja, nie uciekajcie. O, w ten sposób, świetnie. Albo nawet inaczej jeszcze się rozstawimy. Was weźmiemy sobie, o, w ten sposób. Super. I was gdzieś z tyłu, pięknie. Żaden nie ucieka. Wy tutaj, tak samo nie uciekać. I dodatkowo tak, dwa oddziały toporników. Słuchajcie, topornicy zaraz za włócznikami, drugi oddział toporników tak samo. Chociaż nawet gdzieś tutaj. Pięknie. Jeden oddział jazdy chroni flankę. I drugi oddział jazdy tak samo. Choć prawdopodobnie ja bym chciał najchętniej rozstawić się w ten sposób, żeby nasze oddziały jazdy były razem. Żeby to nie były oddzielne jednostki. No i tutaj jeszcze pomoc bezpośrednio dla naszej pierwszej linii, którą jeszcze chyba przesunę troszeczkę do przodu. Przodu, świetnie. Bierzemy sobie teraz tych panów bezkonnych i oni mają wspomóc tutaj tą linię. Świetnie. Czy kogoś pominąłem, kogoś nie rozstawiłem? Wszyscy są na swoich miejscach. Cudownie. No to w takim razie, moi drodzy, zaczynamy. The enemy are bringing in reinforcements. Dobra, czy on będzie szedł, czy on będzie się cofać? Okej, on dopiero wchodzi na mapę. Też to całkiem zacnie wygląda. Okej. Zobaczymy, czy on będzie szedł, czy będzie biegł. Jeżeli będzie biegł, to my będziemy iść w jego kierunku. Niech się zmęczy. Idzie i biegnie. Dobra. Skoro on w takim razie stara się tam podążać biegiem... O Jezus Maria. Dobra, czekajcie.
Pauza. Co ja robię? Co ty robisz? Powiedzcie mi, że się nie zbugowaliście. O, dziękuję ci. Dobra. W takim razie podejdziemy troszeczkę bliżej. Albo nie, czekajcie. My tu, skoro on idzie do nas, to my sobie poczekamy. Będziemy mogli trochę wystrzelać. I wykorzystamy przy okazji nasz oddział jazdy, żeby pozabijać ich. A ci zasuwają jak małe motorki. Choć nie, teraz zaczęli iść. Zobaczymy. Dobra. I widzę, że był jakiś wielki, gigantyczny problem z tą bitwą, ale... Okej, nasi łucznicy zaczęli strzelać, świetnie. Słuchajcie, no my, nasza jazda... Niech mi stworzy małe piekło. Minimalnie podejdziemy też do przodu. Jaszesz pierdzielne, za chwilkę to... Bez was. What the fuck? Nie, stać. Dobra, może się jednak nie przesuwajcie. Okej, okay. Wszystko się pognociło. No już powinni ich tutaj dostrzec. Dobra, zaszarżujcie ich. Ta szarża była całkowicie do dupy, jeżeli miałbym ją oceniać fachowo. Nie wiem, czemu nie zrobili szarży. Tam kilku zabili. Już tak narzekać nie możemy. Łucznicy za to ich troszeczkę tutaj popunktują. To są... słuchajcie, to są miecznicy. To ich też za chwilkę będziemy mogli... pięknie tutaj punktują, dobra. Spearman, to nie. Wycofamy się. Mhm. Wycofamy się tutaj. Będziemy na razie na nich czekać. Niech podejdą bliżej. A, tam jest ta kawaleria. Dobra, to skontrujemy ich sobie. Wejdziecie naprzód. Pięknie. Jeszcze do tyłu. Obrzucić ich oszczepami. A jak to wygląda w tym miejscu? Świetnie. I wyślemy bandytów. Teraz do tyłu. Postawcie mur, włóczni, pięknie. I ci już są złamani, ale jeszcze ich dobijemy. Wracajcie do szyku. No i pięknie. Ci już zostali zabici, świetnie. Jest jeden oddział konnicy był zlikwidowany. No i jak tylko uporamy się z tymi pajacami, to zaczniemy pójść do przodu. Dobra, słuchajcie. Cała armia teraz. Widzę, że oni zaczynają już podchodzić niebezpiecznie blisko. Lecimy do przodu. Więc tak, tutaj przede wszystkim przestańcie być już w formacji. Wy sobie walczcie na spokojnie. Wy tak samo. Biegniemy wszystkim, co mamy, do przodu. Wy ich tutaj wspomóżcie. A my zasuwamy teraz wszystkim, co mamy. Nawet generałami. Okay, teraz wy tak samo do przodu. W ten sposób. Tutaj te oddziały. Tak samo do przodu. Pięknie. No i zobaczymy, jak to się będzie rozkładać. Gdzie co, konnice, to ja sobie chętnie teraz wezmę na ich flanki i zacznę atakować te oddziały, które są gdzieś tam odsłonięte. Albo na przykład tych rzecznych łuczników, bo oni tak się ładnie odsłonili teraz. Hmm,
właśnie. Na lekką piechotę. Dobra. Już spanikowali, fantastycznie. Postrzelaj tą kawalerię. Pięknie. My tutaj do przodu. Nie mieliście iść formacji, tylko już normalnie. A bo to. Zróbcie tą formację, bo widzę, że jest za chwilę problem. Pięknie. Generałowie do boju. Pięknie. Wy wracacie. Co wy tam robicie w ogóle? What the fuck? Dobra, zaatakujcie tutaj na plecach. Co się dzieje? Dobra, topornicy będą mieli za chwilkę problem. Łucznicy wszyscy. Wspomóc ich. Kawaleria do tyłu. Napierać. I pomóc walczyć tą kawalerię. Doskonale. Teraz wy. Najlepiej strzelać w ten blob. Tutaj, postarać się ich zabić. Gdzie są nasze oddziały kawalerii z tej strony? Wymagają wyraźnej pomocy. Uciekamy, pikinierzy nadchodzą. Pięknie, dobra. Odpalimy buffy. I zaatakujemy tych łuczników od tyłu. Dobra. Niestety, ale nasza jazda zostaje wyrżnięta dość brutalnie, z tego co widzę. No tak, nie wiem, czy jest po naszej stronie, bo widzę, że jednak te klany napierają dość ostro. Dobra, wspomóżmy ich tutaj w walce. Są bandyci, co prawda, ale... musimy dostać posiłki, bo tracimy tutaj za dużo ludzi. Tak, strzelać tam. Ten oddział. Też niech strzela gdzieś tam. I wesprzeć ich. Pięknie. Musimy złamać ich morale. Chcę dosłać tutaj posiłki. Pięknie. Czemu się cały czas dwa razy klika? Szał dostanę za chwilkę. Dobra, mam tu jeszcze kilku jeźdźców. Postarajmy się z nimi coś zrobić. Wydzielnie walczycie, świetnie. Z łucznikami to możecie walczyć. Super. I co, uderzymy z tej strony. Bardzo fajnie. Dobra, teraz wszystkie nasze oddziały łuczników do przodu. Wy możecie już też rzucić się do walki. Słuchacie? No to co? W tych postarajmy się strzelać. Dwa oddziały, świetnie. Jest nasz generał. Drugi. Drugi jest tutaj, dobrze. I łucznikami zaatakujemy w tą wyrwę, która tutaj powstała. Gdzie łucznicy jeszcze strzelają, trzymają troszeczkę strzał. Pięknie, tu ich wspomożemy, bo ci bandyci weszli nam na plecy. Wbrew pozorom jest to duże zagrożenie. Teraz tak, ten oddział. Normalna formacja i do przodu. Okej. Okay. Myślę, że powinniśmy się cofnąć, albo przynajmniej związać walką tych łuczników, którzy tutaj się pojawili. Strzelczę jeszcze raz z nich, świetnie. Tamtą kawalerię strzelać, ona jest groźna. Mamy też kilka strzałów, więc powinniśmy to w jakiś sposób przynajmniej zatrzymać. Pięknie, teraz zaatakujemy ich normalnie. Dobra, bandyci praktycznie wybici. Okej, wygrywamy tylko dlatego, że on ma łuczników. Gdybym miał więcej piechoty walczącej w zwarciu, to już nie byłoby takie kolorowe. Ale co jest fajne, przynajmniej w tym modzie, to faktycznie no, te bitwy są dłuższe. Do ostatniej kropli krwi, jednym słowem. Okej, wy już przestaliście... w takim razie walczyć, to pójdziecie walczyć niestety, ale z konnicą. Rzucimy ich tam na pomoc. Okay. Normalna formacja. Świetnie. Z kim wy walczycie? Kim wy? Raiders. A, ci. Dobra.
Są rozszczepnicy. No, oni mogą mieć problemy z nimi. Słuchajcie, wyślemy w takim razie naszą konnicę tam do pomocy. O! Albo nie, bo tutaj potracą ich. Z tymi łucznikami to oni jeszcze są w stanie wygrywać. Tutaj widzę, że tutaj już wygramy. Środek też jest już nasz. Doślemy teraz posiłki. Koniarze powinni spanikować. No i pięknie. Dobra. Tą stronę można uznać za wygraną. Bierzemy teraz naszych generałów. Świetnie. I do pomocy. Jeden oddział tam. Drugi natomiast halabardziści. Już też bez szyku bojowego, ale niech wspomogą tutaj środek. Teraz wy. Na spokojnie na tych. Też już bez szyku. Są bardzo zmęczeni, ale musimy jeszcze troszeczkę wykrzesać z siebie energii. No i ci łucznicy doszli do centrum bitwy. Świetnie. Więc już znowu szyk. I powoli do przodu. Dobrze, że udało nam się ich złamać. Okej, tutaj jak widzicie, ci uciekają. Nie, gonią za kimś. Fajnie by było, jakbyśmy zabili generała. Pięknie, do przodu, cały czas do przodu. Pięknie, zabity generał. Kontynuujemy. Jasne, musimy. Teraz nie możemy ich wypuścić. Teraz gonimy wszystkich, którzy są w stanie się przegrupować. To w ogóle tak jest. Każdego. I tych naszych 11 jeźdźców jeszcze. Przyspieszamy. Ale dobra bitwa. Musicie przyznać. Dobra, kto tam jeszcze jest? Kto nie ucieka? Tutaj. Dobra. Ostatni tak naprawdę oddział. Ale mówię, bitwa na wykrwawienie, to już była. To wzgórze spłynęło krwią. Cieszę się, że poległ generał przeciwnika, a nasi żyją. No nie, czyli dogonimy. Ci koniarze są już tak zmęczeni, że exhausted, są wycieńczeni wręcz. Oj, pięknie, to chyba był błąd. Jakbyście biegli dalej, to może byście dobiegli, jednym słowem. W pewnym momencie powiem wam, że nawet się zastanawiałem, czy nie przegramy tej bitwy. Wow, zobaczcie, oni nie byli w stanie ich dogonić. Okej, słuchajcie, to sami już w takim razie pokierujemy nimi. Heroiczne zwycięstwo. Straty po naszej stronie 970, po jego praktycznie wszyscy. Kapitan Gorsat stracił cały swój oddział, uciekło tam 28 chłopa, natomiast generał Mas Hambram nie dość, że poległ, to jeszcze uciekło w zasadzie jakieś 200 paru żołnierzy. No właśnie, 189 pozostało. Super. Okay. No to plan wypalił, jednym słowem. Udało się tutaj te ich siły tak naprawdę zmiażdżyć, dzięki czemu my jeszcze posiadamy tam powiedzmy 70% tej naszej potęgi. Dosyłamy też posiłki, za chwilkę doślemy też posiłki, przegrupujemy się troszeczkę i myślę, że zaatakujemy tą stolicę, ale na pewno zaatakujemy Surdir, czy tam Surdir, które leży za rzeką. Żeby zablokować mu też przy okazji możliwość przejścia. Dobra, no to exit oczywiście. Pięknie, moi drodzy. O to właśnie chodziło.
co byśmy teraz chcieli zrobić? Mam nadzieję, że on się nie rzuci nagle nam. Czy ja mogę na przykład? Nie, nie, nie mogę. Szkoda, że tutaj... Czy ja tu kogoś zwerbować mogę? Szkoda, że nie. Ale mogę na pewno kogoś dosłać, prawda? Gold. Toporników, kurczę. Nawet nie mam tam nikogo do przysłania. Vitalmor na pewno wybuchną zamieszki. To jestem pewien. I zwerbujemy sobie, słuchajcie, jeszcze dwa oddziały. Może tych halapacistów? Nie. Mogę jakieś dwa oddziały czegokolwiek zwerbować? Nie. W Bregold tworzy się konnica. Fantastycznie, ale to potrwa dwie tury. I my będziemy potrzebować, słuchajcie, tutaj jeszcze, może jeszcze jeden oddział korsarzy, bo korsarze są wbrew pozorom całkiem nieźli. Ale tak czy siak, tutaj ruszymy właśnie dynamicznie w kierunku wroga. Okay. Rozstawimy sobie raz wieżyczkę, żeby widzieć więcej. No i nie pozostaje nic innego, jak w kolejnej bitwie, w kolejnym odcinku ustoczyć tą bitwę, wyeliminować ten oddział i droga do Suduri stoi przed nami otworem. Dzięki za uwagę, słuchajcie, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie ocenę, komentarz, wejdźcie w Patronite'a, wesprzyjcie moją twórczość, jak chcecie oczywiście, ale wejdźcie też na Facebooka, dołączcie do grupy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, pa, pa.